że w Polsce jesteśmy. Także Państwo zobaczą, w Polsce jesteśmy tak samo jak i na Ukrainie. Się wyniszczają ludzie. O, tutaj nawet rysie mamy, czubak, proszę Państwa. Taki tu w Polsce, a też ludzie się wyniszczają. Nawet nie spotkasz dziadka, nie spotkasz babci, bo ludzie tu krótko żyją. Ludzie krótko żyją. Także tu nie jest Ameryka, tu nie jest Ameryka Białystok. Ja już tego grubego Tomka gdzieś słyszę. No bo przecież, proszę Państwa, gdzieś przekimać trzeba w tę noc. No i zdaje się, że tam, jak będę wychodziła i w prawo spojrzę, to ten Tomek gruby z lotniska, bo go tam wyganiają, to tutaj siedzi. Także widzicie Państwo, jaka ja chytra jestem, że ja tam wcale nie chodzę na ten, no. Także proszę Państwa, rysie odwiedziłyśmy dzisiaj, ale to tak warto odwiedzić rysie, żeby się nigdzie nie spieszyć do domu za wszelką cenę, żeby nie lecieć, bo po co, Proszę Państwa, jesteśmy cały czas tutaj, Państwo zobaczą. Na Wygwizdowie tym całym, Warszawa i to jeszcze wschodnie, czyli że nie Ameryka, czyli że nie Anglia, Ameryka, Białystok i po prostu te dziady tu sterczą przed, proszę Państwa, te dziady tu sterczą katolickie przed i one tu żebrzą, one tu kopcą, one tu ze śmietników fety wynajdują oczywiście. No i zaczepiają ludzi, tu jedna taka żebraczka, jak Państwo widziałyście, dziadkowa, no bo to wiecie Państwo, tutaj już stara, to tak 20-25 lat i ta żebraczka już biega, ta żebraczka już jest jako babcia, ta żebraczka już jest jako dziadek i ona tak w wieku 20-25 lat, już leci. Ekumena de w Polsce. Nie ma tu mormonów, no bo wiecie Państwo, mormoni uciekli do USA, Anglii, Ameryki, Białystok, do Ameryki uciekli stąd, z Warszawy Wschodniej. Mormoni uciekli stąd, z Warszawy, z Żerania. Mormoni stąd uciekli, z Warszawy, Praga Północ. Mormoni stąd uciekli, z Warszawy. Praga Południe, z Ursynowa, ze Śródmieścia, z Saskiej Kępy. I są tylko te dziadule katolickie, stołecznego miasta Warszawy. Także te dziadule żebrzą już w wieku 20 lat, 21 lat. Także w bardzo wczesnym okresie czasu życia. Taka jest Polska. I takie są realia, proszę Państwa. Stary papież, stary tramwaj, stara Europa, stara Polska. No i stare jest, proszę Państwa, przedsięwzięcie Ekumena de. Stare przedsięwzięcie, do którego się nie, no, nie podpisują się, pod którym świadkowie Jehowy w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy. Bo świadkowie Jehowy, proszę Państwa, wiedzą, że jest wąska droga, która prowadzi do życia wiecznego i że niewielu jest tych, którzy ją znajdują, tę wąską drogę. A te dziadule takie bezdomne, takie co 20-30 lat, tutaj sterczą na tych kaloryferach, wetknięci w te kaloryfery jako żebracy. Czy tutaj w pobliżu na Warszawa Wileńska, czy tutaj w pobliżu na Warszawa Wschodnia i grzeją się. Także grzeją się. Także proszę się tam nie przejmować oczywiście. Jakoś tam wy sobie dacie radę, ale już my odjeżdżamy, bo 20:45 jakoś było tak i już burczy. Światła zapala, odpala i już, że jedziemy. Także proszę Państwa, odjeżdżamy na Saską Kępę z tym, że tamten 145 nam byłby lepszy. Dlaczego? Dlatego, że 145 on nigdzie po brazylijskich nie jeździ ulicach, czyli że nie skręca w lewo i potem w prawo i potem w lewo. Tam, gdzie jest ulica brazylijska, tam, gdzie na brazylijskiej Jaśko Palaczok mieszkał. I on ciągle, jemu się wydaje, że on jest ato Amerykaninem. Ciągle jemu, temu Jaśkowi się wydaje, że jest Rosjaninem. Ciągle, bo wiecie Państwo, człowiek, który ma schizofrenię, człowiek, który jest samotny, a to człowiek, który był sam, żeby miał jeszcze brata czy siostrę, to by mu dali popalić. Ale tak,
no to jemu się marzy, jemu się śni. Głupota za głupotą, ciemnota za ciemnotą i ślepota za ślepotą. Także tutaj ci żebracy katolicy warszawscy, dziadule stołecznego miasta Warszawy, jako salcesony chytre, kombinują, manipulują okularami swoimi. Także proszę Państwa, też odjeżdża 145 i tam, gdzie jest tak czerwono przed nami, to już odjeżdża 145. Czyli, że Państwo zobaczą i ten 147 i ten 145, czyli 123. Wszystkie naraz odjeżdżają autobusy w Warszawie. Czyli musicie Państwo być na którejś to pętli, żebyście Państwo mogli sobie sami doświadczyć. Już odjechał 147 i on jest lepszy. Dlaczego 147 jest lepszy? 147 jest lepszy dlaczego? Dlatego, że on nigdzie nie skręca w brazylijską, a my będziemy ciut skręcać, no ale to nic. I tak dojedziemy, i tak dojedziemy. Także proszę Państwa, Warszawa z niespodziankami. Proszę Państwa, Warszawa z przygodami. Czyli, że proszę Państwa, całe życie z wariatami. Radio Tok FM Euro Conchita Extra nadaje dzisiaj 22, proszę Państwa, 22, proszę Państwa, stycznia 2014 roku z Polski, a dzisiaj już żeśmy byli na Sapieżyńskiej w galerii z Mareczkiem Zajączkowskim. Już byłam nawet w Auchan na Żeraniu. Już nawet byłam cerkiew, tak, prawosławną, na Czterech Śpiących filmowałam. Także już, proszę Państwa, nasi świadkowie Jehowy święci w dniach ostatnich już nie śpią. Czterech Śpiących już spało, już się wyspało, już ten pomnik zlikwidowano, proszę Państwa. Tam jest jakaś pętla tramwaju, stary tramwaj, stary papież, stara Europa, stara Polska, stary kraj, stara wiara papieska. Także skręcamy, proszę Państwa, w lewo, w lewo, w lewo i już jedziemy na Saską. Tak, żebyśmy my może gdzieś tam się nie zapodzieli. No przyznam się szczerze, że jak jesteśmy z tym Mareczkiem Zajączkowskim po tych winkach, to musimy troszeczkę wytrzeźwieć, troszeczkę zobaczyć, troszeczkę rysie odwiedzić tutaj na wschodnim, na większej części wschodniej Dworca Wschodniego w Warszawie, katolickiej Polsce, a na Mazowszu nad Wisłą, pomiędzy Bogiem i Odrą Gdańskim, Czechosłowacją. Tutaj ten budynek, ten blok, który mamy, to ten najdłuższy budynek w Polsce, to ten najdłuższy budynek w Warszawie, katolickiej Polsce, a na Mazowszu nad Wisłą, nie wiem, może jest jeszcze od niego dłuższy, ale zawsze mówią, że tutaj naprzeciwko Dworca Wschodniego to jest ten długi, najdłuższy budynek w Warszawie. I Państwo zobaczą, że on jeszcze się nie skończył. Tak naprawdę jedziemy, jedziemy, jedziemy. On tutaj ma koniec swój. No, 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 no. Czyli proszę Państwa, Warszawa, jesteśmy na Mazowszu, Dworzec Wschodni, ulica Lubelska. Te napisy nie będziemy czytać, bo to się one rozmywają, tu jest za jasno. Tutaj jest ulica Brzeska, na której to ulicy Brzeskiej miałyśmy spotkanie na temat bazarów polskich, na temat bazarów warszawskich. Jeżeli Państwo będą oglądali program dokładnie, Lisiolandia, Elka Wiercielka, Elka Wiercielka, Cinderella, Felicja Woska, to Państwo dobrze tutaj zobaczą, Państwo dobrze zorientują się, o co dokładnie chodzi. Także dzisiejszy dzień, proszę Państwa, 22 stycznia 2015 roku, dobiega kresu. Proszę Państwa, w świecie, który tak egzystuje dziwnie, że ludzie krótko żyją, nienawidzą się, wyniszczają się, katują się, mordują się, napadają na siebie. Także nie ma dziadka, nie ma babci. A ja słyszałam, że w USA tak naprawdę to kobieta 105 lat, która gdy ma kończy studia, 105 lat, która ma jeździ na wrotkach, 105 lat, która ma, proszę Państwa, robi wszystko, na co ma tylko ochotę,
bo też i że dużo pieniędzy ma. A tutaj, proszę Państwa, Polska doszła do takiego etapu, że nikt nic nie ma, proszę Państwa. I ludzie się katują, mordują, wymęczają. Także proszę Państwa, tutaj ten nasz 123 z dymkiem odjechał pięknie. Mostki, mamy mostki. Warszawa, Kijowska, Katolicka, Polska, a i metro. Odwiedź metro warszawskie. W Polsce, a które się nie może zbudować, są korki, kolejki.